Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, ostatnio pokazywałam Wam, jak kwitną pierwsze róże. Bardzo Wam się ten pomysł spodobał. Powiedzieliście, że chcecie, żebym tak opowiadała o kolejnych różach, które będą zakwitać, bo potem w jednym wideo naprawdę ciężko jest zmieścić. Po pierwsze, zrobić taki spacer, w którym będzie widać je wszystkie, bo kwitną w różnych momentach. Także teraz w kolejnych paru wideo będziemy co jakiś czas tak strzelimy się i pokażemy Wam, które kwitną. Zapraszam na ten odcinek. Róża numer jeden to Gertrude Jekyll. Ja tych róż mam 6 sztuk. Jak oglądałam je, słuchajcie, kiedyś w internecie, to ona mi się zupełnie nie podobała. Wydawało mi się, że ona jest dużo bardziej ciemnoróżowa. Okazuje się, że jest idealnym różem, jak dla mnie. Ja dzisiaj jestem zupełnie z nią nawet kolorystycznie dobrana. Róża, która, jak ją odkryłam, odkryłam ją w Anglii, kiedy byliśmy na Chelsea Flower Show, właśnie po tym, jak oglądałam, i wydawało mi się, że nie będzie mi się zupełnie podobała. Tam pierwszy raz jakby byłam w stanie ją tak zobaczyć, dotknąć i powąchać. Pomyślałam sobie, muszę mieć jej dużo. I od razu wprowadziłam 6 sztuk. Tutaj kwitną sobie 3. I potem po drugiej stronie mamy jeszcze raz powtórzone znowu 3 sztuki. Zimę przetrwała fatalnie. Jak ja zobaczyłam wiosnę, pokazywałam Wam jej pędy, całkowicie przemarznięte, niemalże do ziemi, 3 cm od ziemi trzeba było je obciąć. I jak widzicie, róża ma ponad 1,20 m teraz, na początku lipca i kwitnie tak samo obficie, jak kwitła w zeszłym roku, co dla mnie jest po prostu super. Ona kwitnie 2 razy i zawsze po kwitnieniu przycinam ją znowu nisko, bo jak nie przytnę jej nisko, to ona potrafi wyrzucić pędy, słuchajcie, na 2,5 metra pod koniec sezonu. Bardzo intensywnie pachnie, przepięknie i ma bardzo ciekawy kształt płatków. Tutaj możecie zobaczyć wszystkie stadia rozwoju i wtedy, kiedy się otwiera, jest prześliczna i potem jak się rozkłada w tę taką rozetkę, coś fantastycznego. Jest jeden minus Gertrudy, przynajmniej tych 6 sztuk, które mam tutaj, ale one są wszystkie dokładnie w takich samych warunkach. Dość duża wilgotność w tej części, opowiadałam Wam, w tej części ogrodu. Tutaj było naprawdę mokro w zeszłym roku i ona bardzo mi cierpiała na mączniaka, co podejrzewam też mogło być wynikiem tego, że tutaj mamy podlewanie trawnika, które chodzi i ona w tej części właśnie zachodzi czasami na nią troszeczkę z tego trawnika, gdzie jest twarda woda. Wydaje mi się, że może tutaj to też miało wpływ. Ale mam jeszcze jedną Gertrudę w innej części ogrodu i tam tego problemu z mączniakiem nie było. Także nie wiem, czy to jest ogólnie z Gertrudą, czy po prostu tutaj jest takie miejsce. No dobra, idziemy zobaczyć kolejne róże. Też będą oczywiście różowe. Kolejna róża, która aktualnie rozkwita, to Heavenly Pink. To jest róża, która nazywa się Floribundą, czyli ma bardzo dużo kwiatów w takich klastrach. I to jest róża, która nie pachnie, ale jest po prostu genialna pod kątem kwitnięcia. Także sporo jej pędów przymarzło i ścięłam ją bardzo nisko, ale też nawet jak nie przymarzały, to też ścięłam je bardzo nisko, bo mimo tego niskiego ścięcia ona zawsze wyrzuca te pędy dość wysoko. Także zawsze stosowałam to niskie cięcie. Co roku przepięknie kwitnie, bardzo obficie, bardzo lubią ją pszczoły, bo te kwiaty są dość otwarte. I wydaje mi się, że dla początkujących róża, która nie miewa problemu z plamistością i raczej do tej pory mi naprawdę nie przymarzała. Na dole możecie zobaczyć, że kocimiętka wygląda, jakby piorun w nią strzelił. Rzeczywiście były dwie ogromne burze, które ją całkowicie położyły. Ja w takiej sytuacji, kiedy tak aż bardzo mi się kładzie, wchodzę od razu, słuchajcie, z sekatorem czy z nożycami takimi konkretnymi i zetnę ją bardzo niziutko. Górna część ciągle przepięknie kwitnie, bo ona była przecięta przez Chelsea Chop, a ten dół teraz ścięty. Naprawdę w przeciągu tam miesiąca do półtora będzie kwitł nam ponownie. Przy tarasie zakwitł Shropshire Lad. Opowiadałam Wam w zeszłym roku o tej róży pnącej. Mówiłam, że ona ma taki właśnie... tak lubi kwitnąć, tak się rozczapierzać. I znów mamy z nią takie doświadczenie. Natomiast ma dużo więcej kwiatów niż miała w zeszłym roku. Bardzo dobrze przetrwała zimę. Pachnie bardzo ładnie. I kolor ma taki...
Ona jest taka różowo-morelowa, ale w trakcie, gdy kwiat przekwita, robi się taka biało-różowa, a gdy zaczyna, to możecie zobaczyć, jest właśnie taka różowo-morelowa. Kolor przepiękny, zapach przepiękny, ale ja wolę róże pnące, które są takie bardziej kompaktowo kwitną, czyli obok siebie, a ona tutaj zawsze wyrzuca z tego bocznego, zanim zakwitnie, prawie że metrowy ten przyrost boczny. Także to trzeba mieć na uwadze, jeżeli chcielibyście ją wprowadzić do swoich ogrodów, natomiast jeżeli chodzi o zapach, to fenomenalnie cudowne. Kolejna róża, także pnąca, to Spirit of Freedom. Powiedziałam Wam, że to jest jedna z moich ulubionych róż pnących. Przetrwała bardzo dobrze, tak mi się wydawało, zimę, ale zauważyłam, że to, co możecie zobaczyć tutaj, czyli niedobór żelaza, chloroza na liściach, sugeruje, że jest pewien problem z pobieraniem składników odżywczych przez te pędy, także one nie przetrwały tak super. Widzę to u kilku róż. Będą musiały dostać właśnie helatowane żelazo dolistnie, żeby im pomóc. Problem jest nawet nie, że tego żelaza jest za mało, problem jest właśnie z pobieraniem żelaza. Ale o róży Wam opowiem, bo pomimo tego, że są te niedobory, to róża fantastycznie kwitnie, przepięknie pachnie, ma bardzo pełne kwiaty, takie napakowane. Wiecie, jak ja zawsze mówię, że sukienki królewien, to jest po prostu ilość wpadków tutaj, to jest jakiś kosmos. Jedyny problem z tym typem róż jest taki, że jeżeli macie je w miejscu, w którym na przykład będą ulewne deszcze, to ten typ kwiatów bardzo szybko się mumifikuje, czyli oblepiają się, tak jakby gniją nam te zewnętrzne płatki, bardzo brzydko to wygląda. My tutaj mamy te róże przy ścianie, tutaj dach jest nad nami, więc ona bardzo dobrze, dlatego też pewnie dobrze przetrwała tę zimę, ale nie mamy tego problemu właśnie z tym mumifikowaniem się tych kwiatów. Fantastycznie też powtarza i zapach jest naprawdę genialny, także jeżeli planujecie różę pnącą, ona nie rośnie super wysoka, co też jest ogromnym plusem, kiedy chcecie ją zrobić przy podporze, czy właśnie przy tarasie, nie rozrasta się tak, jak potrafi się rozrastać, czy Jasmina, czy Constance Spray, czy Bobby James, to są takie olbrzymie róże. Ta jest właśnie taka akurat. Kolejna róża to propozycja dla osób, które lubią nieco bardziej intensywne kolory, bardzo intensywny róż, jest to róża Laguna. Róża pnąca, słuchajcie, przetrwała zimę bez najmniejszego problemu, nawet jednego uschniętego pędu, nic nie przemarzło. Róża, która bardzo intensywnie pachnie, nie miałam nigdy problemów z plamistością, naprawdę jedyne co ją męczy to w tym roku to mszyce, ale ten problem mamy na bardzo wielu różach, natomiast zapach super, za każdym razem jak przechodzę tutaj do szklarni, to po prostu najpierw ona, a potem Uttersens Rosen Princessin, którą Wam pokazywałam ostatnio, pachną naprawdę bardzo, bardzo intensywnie. Teraz zabiorę Was na rabatę, która jest w okolicy ławki. Tam zakwitło już bardzo dużo angielek i nie mogę się doczekać, aż Wam pokażę. Na samym tyle możecie zobaczyć Louis Audier. To jest ta róża, która kwitnie jakby tak bardzo intensywnie różowo. Róża, o którą bardzo się bałam, ponieważ ona jest tą tylnią częścią rabaty. Bałam się, że jak ona mi przemarznie, to nic nie będzie widać. I ona, słuchajcie, jako jedna z niewielu róż miała naprawdę minimalne uszkodzenia mrozowe. Jak widzicie, fantastycznie kwitnie właśnie na górze dużą ilością kwiatów. Także bardzo się cieszę. Przed nią mamy kilka angielek. Moja ulubiona z tego zestawu to Jeff Hamilton. Mam dwie sztuki tej róży, bo podobał mi się przede wszystkim u niego u niej tej róży, ale Jeff Hamilton się nazywa, więc myślę sobie jako o nim, układ płatków. Po prostu jeden z moich ulubionych, też bardzo ładnie pachnie, ale byłam całkowicie zestresowana, bo wszystkie te róże przymarzły mi niemal do ziemi, tak samo jak Gertruda. I ja tu byłam przyzwyczajona, że za tymi moimi azaliami po prostu te róże były takie wysokie i było super, no i w tym roku byłam w dużym stresie, co to będzie. Ale naprawdę zobaczcie, ile z tych róż, które ścięłam do ziemi, odbiło. Nie są może aż tak, w szczególności Jeff Hamilton nie jest tak wysoki, jak był w zeszłym roku, ale wystaje, widać jego piękne kwiaty. Jak siedzę na tarasie, to jest właśnie rabata, którą widzę, chyba najbardziej rzuca mi się teraz w oczy. I Jeff, jeszcze to nie jest pełne jego kwitnienie, bo jeszcze sporo, sporo tych róż jest w pąkach, ale cudowne. Obok mam też Princess Alexandra of Kent. To jest ta róża, która jest dużo bardziej taka intensywna w kolorze, różowa, dużo bardziej
otwierająca się w taką rozetę, czyli nie jest znowu tą sukieneczką, bo Jeff przy ulewach niestety też ma taką tendencję, że tam mu się mumifikują te jego kwiaty. Natomiast Princess Alexandra of Kent, z nią się to nie dzieje. Ona się jednak rozkłada dużo bardziej w taką rozetę i te róże dużo lepiej znoszą deszcze. A jeszcze tutaj, słuchajcie, czasami zapominam, że w ogóle mam te róże. Ona się chyba nazywa Maiden's Blush, jeżeli się nie mylę, bo nie jestem do końca pewna. Otwarty kwiat, bladoróżowy, naprawdę przepiękny i też ważne, żeby takie róże dołączać na naszych rabatach, bo jak one są otwarte, to dużo lepiej z nich skorzystają zapylacze. Słuchajcie, jesteśmy teraz przy 10 róży, ostatniej. Czekaliśmy, aż zajdzie słońce, żeby Wam pokazać dokładnie, jak wygląda jej kolor. Bardzo specyficzny róż, taki podbarwiony troszeczkę pomarańczowym, ale delikatnie. Ona tutaj w zależności od dnia naprawdę te kolory aż się mienią. To jest niska róża pnąca, bardzo delikatnie pachnąca, ma zapach, ale nie jest on w żaden sposób intensywny, nie jest tak, że czujemy go i to jest jakby jedyny minus, który mogę tutaj o niej powiedzieć, bo gdyby pachniała mocniej, byłoby naprawdę super. Natomiast bardzo ładny układ płatków, ona się jakoś tak nadmiernie nie sypie, bo różnie to z różami bywa, jest taka róża na przykład William i Catherine, róża, która po jednym dniu wystarczy ją dotknąć, ona po prostu strzela płatkami wszędzie. Czerwinia zakwita bardzo... Na wszystkich poziomach zakwita niemalże w tym samym momencie, co ja bardzo lubię w przypadku róż pnących i bardzo długo trzyma swoje kwiaty. Jest jedną z dłużej trzymających kwiaty róż, co też bardzo w niej lubię, gdyby tylko pachniała. Jeżeli chodzi o przymarzanie, słuchajcie, wydawało się, że nic jej nie przymarzło, ale tu możecie zobaczyć pęd i ten, które coraz gorzej wyglądały późną wiosną i na końcu uschły. Także to niestety w tym roku w wielu przypadkach nam się zdarzyło. Trudno, taki to był rok, był bardzo trudny dla róż. Jeżeli chodzi o choroby, to ja tutaj nie miałam więc żadnych problemów w zeszłym roku. Jedyne co, zdarzają się mszyce, ale też dużo mniej tych mszyc było tutaj niż na różach, które są obok, także jakby dużo bardziej jest odporna na mszyce albo nie kusi mszyc, tak jak niektóre róże. Czasami jest tak, że mszyce, słuchajcie, lecą i mam wrażenie, że wybierają sobie konkretne róże, które smakują im dużo bardziej. Dajcie mi koniecznie znać, czy macie jakąś swoją faworytkę, czy któraś podobała Wam się bardziej niż pozostałe. A może macie je u siebie w ogrodzie i powiecie mi, jak udaje Wam się z ich uprawą. Czy macie podobne doświadczenia, czy może macie zupełnie inne. Słuchajcie, jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.